Reset Obywatelski. Dobry wieczór, Sito pyta, wita Paweł Sito. Cieszę się bardzo, że widzimy się już ostatni raz za, chciałem powiedzieć, komunistycznej władzy. Czy coś przychodzi, czy tak jak Szymonowi Hołowni jakoś cały czas to słowo proces się na ustach pojawia zamiast procedowania, procesowania, tak ja... Zamiast mówić o rządzie, właśnie nie wiem jakim, no to cały czas mi się tak te wybory, które były, kojarzą z 89 rokiem, obaleniem władzy komuny. Naprawdę to jest na kiedyś do prawdziwie nazwania tego politologicznie, bo ja tego na pewno prawicą nazywać nie będę. No w każdym razie ostatnie już wydanie programu, mam nadzieję, przed przyjęciem władzy przez wybrany 15 października rząd. A dzisiaj moim gościem jest Leszek Kraskowski. Witam cię serdecznie, Leszku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Leszek jest, no powiedziałbym, jednym z najwybitniejszych dziennikarzy śledczych związanych z wieloma redakcjami. Trzy z tych redakcji to są redakcje, w której pracowałeś z Jackiem Łęskim, bo od niego zaczniemy nasz program. W Rzeczpospolitej pracowaliście razem, tak? Tak. I gdzie jeszcze? W Życiu Warszawy i W Życiu z kropką Tomasza Wołka. Aha, W Życiu Wołka. Dzisiaj będziemy się, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat rozliczeń, na temat afer, które zostały między innymi przez ciebie zdokumentowane i o tym, jak te rozliczenia, czyli coś, co obiecywane było i bardzo oczekiwane przez elektorat partii opozycyjnych, ale także dodatkowym tematem chciałbym, żeby była sprawa postaw dziennikarskich w ciągu tych lat. Przeczytałem dzisiaj, przygotowując się do tego programu, tekst twój, no powiem szczerze, o którym nie wiedziałem i temat, o którym nie wiedziałem. Ciekaw jestem, czy to nie wynika przypadkiem z tego właśnie jakiejś środowiskowej solidarności. Dlaczego ten temat nie został pociągnięty? Jacek Łęski, znany na przykład z ekranów telewizyjnych, ale także ze słynnego artykułu Wakacje z agentem, pisanego razem z Rafałem Kasprów. Określasz go w tym artykule, którym czytałem, że nie jest dziennikarzem, tylko jest współpracownikiem służb. To znaczy, ja nie mogę w tej chwili powiedzieć, że on jest obecnie był współpracownikiem, był, ale na pewno był takim współpracownikiem. Konkretnie był współpracownikiem lubelskiej delegatury Urzędu Ochrony Państwa. Jak ta wiedza została, wiesz, wyszła na wierzch, bo no, łopy już nie ma dawno. Jacek się jakoś tak starał, powiedziałbym, nie był taki najbardziej prawicowy, w sensie najbardziej pisowski, jednoznaczny i tak dalej. Starał się mieć, no teraz właściwie rozumiem dlaczego, ale starał się mieć dobre relacje po obu stronach, no i przede wszystkim kreować się na wielkiego dziennikarza śledczego. Więc powiedz mi, jak wyszło to, ta demaskacja? Zaczęło się od tekstu Tomasza Wołka w Newsweeku, gdzie ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu Tomasz Wołek napisał, że Jacek Łęski przyszedł do nas, do redakcji Życia Warszawy, prosto z łopu. No, mnie, prawdę powiedziawszy, zamurowało, gdy ja to przeczytałem, no bo myślę sobie, no szkoda, że Tomasz Wołek tego nam nie powiedział jako dziennikarzom, którzy z Jackiem Łęskim na co dzień pracowali.
No, przynajmniej powinniśmy to wiedzieć, ja tak uważam. UOP to nie jest SB, wiadomo. W latach 90., na początku lat 90. faktycznie no, niektórzy mogli być zafascynowani tym, że no, będą mogli na przykład współpracować już z prawdziwymi, wolnymi od komunizmu specsłużbami. No a w przypadku Jacka Łęckiego, no myślę, że no bardzo mu to ułatwiło start w dziennikarstwie takim pełnowymiarowym, pierwszoligowym. Przypomnę tylko, że pierwszy taki poważny tekst, który on opublikował, to był tekst w Gazecie Wyborczej i dotyczył on tak zwanej afery Bogatina, czyli banku Bogatina, który no, został zamknięty po tych wszystkich aferalnych tekstach. Natomiast no, z dzisiejszej perspektywy widać, że to nie był tekst śledczy, tylko był to tekst po prostu zrobiony no, na dokumentach wyniesionych, czy też dostarczonych przez UOP. To jest historia sprzed wielu lat i jak mówię, no, ta sprawa nie jest jakoś, no sam jestem dziennikarzem, wiesz, no interesuję się życiem wielu redakcji i nie jest, która była jakoś słynna. A powiedz mi, czy ona była wyjątkowa, czy łączenie dziennikarstwa z tak zwanym drugim etatem zdarzało się częściej. Nie mówię oczywiście o potwierdzonych historiach, ale takie, że dowodu nie było, ale redakcje wiedziały. No tutaj w tym przypadku ja nie sądzę, żeby Tomasz Wołek wiedział, że Jacek Łęcki nadal współpracuje z UOP-em. No ja się spotkałem nawet, że tak powiem, z jego no, oficerem prowadzącym, można by tak powiedzieć. A oczywiście nie miałem pojęcia, gdy z nim rozmawiałem, że to jest jego właśnie taki guru z UOP-u. Tylko wiedziałem, że to jest no, bliski znajomy Jacka Łęckiego i że on od niego dostaje różne materiały. Był to Zbigniew Aha, Niezgoda. Leszku, czyli Był to Zbigniew Niezgoda. Czyli żebym zrozumiał. Wiedza, która pochodziła od redaktora Wołka, to była taka po prostu, że wcześniej pracował tam, koniec kropki. I na tym się kończył temat, tak? Natomiast to, do czego ty doszedłeś, to, że w zasadzie wykonywał zadania, tak? Można powiedzieć? No tak, tak wyraził się swego czasu były już szef lubelskiej delegatury UOP. On powiedział, że Jacek Łęcki oddał im wiele zasług, że byli z niego bardzo, bardzo zadowoleni, ale też kiedyś Wojciech Sumliński też zacytował takie zdanie wypowiedziane przez tego ówczesnego szefa delegatury, że Jacek Łęcki był chłopcem na posyłki. No ja myślę, że to przesada, dlatego że Jacek jest naprawdę utalentowanym dziennikarzem i gdyby nie ten jego no, mankament, że tak powiem, czyli to, że miał bardzo bliskie związki ze specsłużbami, no to można by powiedzieć, że odwalał kawał dobrej dziennikarskiej roboty. Ja nabrałem podejrzeń, powiem szczerze, gdy pracowałem w Życiu z kropką. I gdy ukazał się słynny tekst, który był wielokrotnie nagradzany, jakby był takim wzorem dziennikarstwa śledczego, czyli Wakacje z agentem. O wakacjach w Cetniewie Aleksandra Kwaśniewskiego z rosyjskim szpiegiem, Władimirem Ałganowem. Ja byłem wtedy pod wrażeniem ilości dokumentów, które były użyte w tym tekście, zacytowane w tym tekście, włącznie z jakimiś tam meldowaniami się w tym hotelu w Cetniewie i tak dalej, i tak dalej. No, gdy się patrzy na to dzisiaj, no to rozumiem, że specsłużbom łatwo jest zdobyć takie dokumenty. No, dziennikarzom znacznie trudniej.
Na koniec autorzy tego tekstu przegrali proces z Aleksandrem Kwaśniewskim, który udowadniał, że go w ogóle nie było w kraju wtedy. Aczkolwiek ja do końca nie wiem, jak było naprawdę. Natomiast no to, że Jacek dostawał te dokumenty z UOP-u, to jest dla mnie w tym momencie no, rzecz absolutnie pewna. Pamiętam taką konferencję prasową, którą zorganizował Tomasz Wołek w redakcji Życia. Przyszło mnóstwo dziennikarzy i ktoś zadał takie pytanie, a jak wy w ogóle wpadliście na trop tego tematu? No i wtedy, już nie pamiętam, chyba Jacek czy Rafał Kasprów, któryś z nich powiedział, no czytaliśmy Białą Księgę. Biała Księga to było takie ogromne wydawnictwo, które przypominało książkę telefoniczną i opisywało wszystkie perypetie Józefa Oleksego, byłego, tak, który był podejrzany o to, że jest pseudonim Olin i że pracuje dla Rosjan. No i już nie pamiętam kto, czy Łęcki, czy Kasprów oświadczył, że oni bardzo dokładnie tą Białą Księgę przeczytali i wyszło im, że nie wiadomo, co robił Kwaśniewski w trakcie wakacji. No i to mnie rozbawiło naprawdę, no bo mało kto przeczytał tą Białą Księgę od deski do deski, no bo to taka była trochę lektura jak książka telefoniczna. Natomiast, żeby wywnioskować z tego, że nie wiadomo, co robił Kwaśniewski w wakacje, no to trzeba mieć naprawdę, jak ja to mówię, enerdowskie poczucie humoru. No później... Ja nie uwierzyłem w to oczywiście, no, ale ja miałem taką inną hipotezę, że oni po prostu mają, znaczy, że Jacek ma dobre wejścia w łopie. No, co dla dziennikarza no, nie jest złe, pod jednym warunkiem, że dziennikarz korzysta umiejętnie z tych źródeł, a nie, że UOP korzysta z dziennikarza. Ja miałem kiedyś takie w dawnych czasach bardzo dobre relacje z inspektorami Najwyższej Izby Kontroli. Tak po redakcjach chodziło, że mam wujka w NIK-u i dlatego mam wszystkie raporty. A to nie tak. Ja przynosiłem do NIK-u różne ciekawe kwity. Dzięki tym ciekawym kwitom NIK-owcy mieli tak zwane wynikowe kontrole, a oni mi się odwdzięczali swoimi wynikami. To była twórcza współpraca, ale nikt nikogo nie wykorzystywał. To nie było tak, że ja jestem jakimś narzędziem albo że oni są narzędziem w moich rękach, tylko była to po prostu twórcza współpraca. Dobrze, to taka sprawa sprzed tak. lat, trochę tutaj rzuciłem, nie o tym mieliśmy rozmawiać, ale ja mówię, byłem pod wielkim wrażeniem, co przeczytałem, dlatego że mówię, Jacka znam i z różnych ich tekstów znam. Właściwie to mi to w takiej sytuacji, wiesz, to po prostu ja nie za bardzo wiem, co powiedzieć po prostu, bo to samo dotyczy, już też nie chcę za bardzo wchodzić w to, ale teraz była informacja, jakaś wynik jakiejś kontroli, że TVP opłacało, TVP obecna, czyli Kurskiego i Matyszkowicza, opłacała dziennikarzy, no nie ze strony PiS-u, powiedzmy sobie, nazwijmy, że no, tak się chcieli kreować obiektywnej strony, tak? Z wirtualnej Polski i z wirtualnych mediów, nomen omen. I okazuje się, że po prostu firma trzecia, znaczy nie czytelnicy swoją, nie wiem, kupowaniem tych materiałów, prawda, czy to przez reklamę, no, w pewnym sensie są naszymi pracodawcami, prawda, nie pracodawca rzeczywisty, czyli wirtualna Polska, tylko jakaś jeszcze jedna trzecie źródło finansowania, które po prostu okazuje się, nikt tego nie opowie, tego w żadnym CV, w żadnej notce tego nie ma po prostu, a sprawy związane z polityką, tak? Czyli po prostu no, niesmaczne trochę. I tak dlatego połączyłem jedno z drugim, chociaż lata inne, żeby zapytać się ciebie, czy jest jakiś pomysł na jakąś formę uwiarygadniania się ciągłego w zasadzie, ciągłego dziennikarza, po prostu jest, że możemy, że ja, bo na przykład no Michała osobiście no, oglądałem programy, że pana Jacka też Kowalskiego, to właściwie wszystkich trzech dotyczy to samo.
i Jacka Kowalskiego, i Michała Wróblewskiego, i Jacka Łęskiego. Że ja po prostu w pewnym sensie czułem się nabrany przez nich, że wiesz, że ponieważ byli dobrymi dziennikarzami, więc po prostu wchodziłem w te tryby jakby i nagle zostaję z takimi informacjami, tak? Tutaj byli do jakiejś tam po prostu roboty propisowskiej wynajęci do robienia tego w TVP. Tutaj facet, który jest świetnym dziennikarzem nagradzanym na różnych konkursach. Okazuje się, że po prostu prawdopodobnie ma też tak zwany drugi etat w służbach. I pytanie jest takie, czy istnieje jakiś pomysł na to, żeby po prostu no, co jakiś czas robić taki scanning, że tak się wyrażę, dziennikarzy, czyli po prostu no, funkcjonariuszy publicznych, a nie funkcjonariuszy jakichś różnych instytucji, że dla odbiorców, żeby nie czuli się po prostu oszukiwani. Czy to by była... Co takim pomyśle sądzisz? A propos skaningu, no to właśnie mi się w tej chwili przypomniało, bo zapytałeś mnie, skąd ja wpadłem na to, że Łęski jest ze służb. No więc to ani Wołek, ani szef delegatury lubelskiej. Pierwszym moim źródłem informacji, usiłuję sobie przypomnieć, który to był rok, ale to był chyba końcówka lat 90., czyli wcześniej, była, no wymienię tu z imienia i nazwiska, rzeczniczka prasowa NIK-u, pani Małgorzata Pomianowska, którą bardzo szanuję i cenię, bo była naprawdę, była świetnym rzecznikiem i znakomicie się tymi raportami opiekowała. Natomiast ona mi powiedziała coś takiego. Prezes Janusz Wojciechowski, bo on był wtedy prezesem NIK-u, zlecił nam taką robotę, sprawdzenie, czy Kasprów i Łęski to są służby. No i tam nasi ludzie sprawdzili. No i jeden tak, drugi nie. A niech pan zgadnie, który. No to ja sobie pomyślałem tak, no zaraz, Kasprów za młody. No, sam pan sobie odpowiedział na pytanie, taka była odpowiedź. Ale ja w to nie uwierzyłem. Mówię, nie, zawsze są jakieś takie plotki, które się ciągną za dziennikarzami, którzy publikują, że tak powiem, zbyt dużo tekstów śledczych. No to wtedy mówi się, a to jest jakaś wtyka służb. Natomiast no ja wtedy, no coś mi się jakieś tam światełko zapaliło, ale to jeszcze to nie było czerwone światło. Aczkolwiek no potraktowałem tą informację jako poważną, skoro prezes NIK-u prosi swoich jakichś tam współpracowników w spec-służbach o odpowiedź, no to znaczy, że to już jest na wysokim szczeblu. Że ich to też, że tak powiem, to frapuje, skąd te informacje w gazetach się pojawiają. No była też taka, był kiedyś taki duet dziennikarzy, Kaszyński-Podgórski, gdzie też jeden z nich był, że tak powiem, etatowym funkcjonariuszem, no ale oni tak przeszli przez media krótko, przez życie Warszawy, zabłysnęli i chwilę pobyli i zniknęli. Natomiast no, kariera dziennikarska Jacka Łęskiego z przerwą na PR no, trwa, że tak powiem, do tej pory. No, teraz jest jednym z filarów no, propagandy TVP. No właśnie, teraz jeśli chodzi o propagandę TVP, zobaczyłem właśnie z pewnym opóźnieniem, na szczęście TVN24 wypuścił ostatnio sporo filmów z cyklu Czarno na Białym do YouTube'a, więc zobaczyłem właśnie tam. Dwa filmy poświęcone propagandzie TVP, jeden z nich nazywa się Czarna Skrzynka, to jest o na podstawie po prostu całe jakby odrestaurowanie tej machiny propagandowej na podstawie skrzynki Michała Dworczyka. Wysłałem ci adres, link do tego, polecam ci, Leszku, naprawdę super zrobione filmy. Drugi film o
Jacku Kurskim, ale też w związku z tym pokazanie tego mechanizmu. Mechanizm pokazuje, kojarzysz pewnie taką postać, Mariusz Chłopik, dziwny gość, który jest nie wiedzieć czemu zatrudniony w PKO BP, doradca podobno Morawieckiego, dziwne miejsce na zatrudnienie doradcy Morawieckiego, a de facto taki powiedziałbym trzymający w ryzach taką, cały taki ciąg technologiczny, propagandowy. Pawle, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to nie jest dziwne miejsce do zatrudnienia ludzi, dlatego że tam no, nawet Oskar Szafarowicz, słynny idol młodzieżówki PiSu, został zatrudniony i toczyła się jeszcze całkiem niedawno bardzo zacięta walka między frakcjami, kto zajmie etaty w PKO. Frakcja Sasinowców starła się z frakcją harcerzy Morawieckiego i harcerze Morawieckiego odbili PKO i Sasinowcy zostali zwolnieni, natomiast w tej chwili rządzą harcerze. No właśnie, ta opowieść jest o tej frakcji harcerzy. Ten właśnie Chłopik jest jednym z nich. Są to harcerze, powiedziałbym, no nie tacy pewnie, jak sobie wyobrażamy, bo zafascynowani mocno narodowcami. No tak, właśnie tak jest. Natomiast świetnie pokazane po prostu, jak komunikaty, czyli te słynne przekazy dnia, prawda, z których się trochę śmieliśmy, że to tak ha, 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 oni tak wszyscy mówią na tą samą modłę. Nie, to nie jest śmieszne. Nie, to nie jest, one nie są tak zwane przekazy dnia. To jest naprawdę codziennie produkowana fabryka, po prostu fabryka produkuje kolejne odcinki propagandy, jak ona ma być wpuszczana, konsultowane z rządem, z agendą terminową, co kiedy się wydarzy. I taki tekst na przykład, słuchaj, tego Chłopika do premiera, tam do wiadomości właśnie naszego bohatera Skrzynek, czyli Michał, jak się nazywa ten, Skrzynki tego, Dworczyka, dlatego mamy ten tekst, bo on tam był na tym, że jutro rozpocznie się tam jakaś sprawa, coś tam z sędziami. Także bardzo prosimy, żebyście pięknie nam ich zaatakowali. Tam nawet nie ma, słuchaj, tam nawet nie ma jakichś, wiesz, kurtuazyjnych, wiesz, tekstów pod tytułem zajęli się nimi. Nie, nie, tam jest zaatakowali, nie? I naprawdę, no powiem ci, że teraz rozmawiamy o tym, czy się jest dziennikarzem, czy nie. Tam jest w tym jednym z tych filmów wypowiada się Grzegorz Sajur, były wydawca Wiadomości, który powiedział, że pewnego dnia ze zdziwieniem zobaczył na tak zwanych liście płac na końcu, że nie ma wydawcy, tylko jest wydawca zespół Wiadomości. Mało kto zauważa takie rzeczy, nie? Ale znaczy po prostu już nikt się nie chciał pod tym podpisać po prostu, że on to wydał, bo wydanie szło nie od nich, tylko z Nowogrodzkiej de facto. Więc naprawdę bardzo polecam Państwu i polecam Ci ten film, bo no dowiadujemy się teraz po prostu, zaczynają być, wiesz, odkrane karty, czy może bardziej papierowe, wiesz, zasłonki, bo się wcale nie były, jak się okazuje, tak bardzo pancerne, tego wszystkiego, co widzieliśmy. I ciekaw jestem, czy wiesz, czy zadam jeszcze raz to pytanie, czy dla ciebie zawód dziennikarz to jest różnych osób, prawda, bywamy, to jest dla ciebie jednoznaczny, czy że takich postaci właśnie, którzy właściwie nazywają się dziennikarzami, a robią coś, kto nie licuje z tym zawodem, jest więcej. To jest naprawdę smutny strasznie temat, zwłaszcza jak się spojrzy na to, gdzie się znajduje dziennikarz w rankingu społecznego zaufania. No to jest ostatnie miejsce. Ostatnio taki ranking też ze Stanów Zjednoczonych czytałem, ale to był ranking najfajniejszych zawodów, takich no, perspektywicznych.
i takich, gdzie się dobrze zarabia. To na przedostatnim miejscu był Drwal, a na ostatnim był dziennikarz i zdaje się, że te dwie ostatnie pozycje się wymieniały. Raz był Drwal, raz był dziennikarz. Ale to oczywiście wynikało z upadku papierowych mediów. Natomiast to, co się stało z zawodem dziennikarskim w Polsce, no myślę, że również jest to też związane z upadkiem finansowym zawodu. Ja miałem długą przerwę w dziennikarstwie w 2009 roku, gdy dziennik został przejęty przez polski kapitał, znaczy był wydawcą niemiecki Axel Springer i warunki pracy dziennikarzy były po prostu znakomite. W momencie, kiedy pojawił się polski wydawca, czyli Inform, no, zaproponowano nam pewną korektę płac, konkretnie minus 70%, no i w zasadzie nie było chętnych żadnych w dziale śledczym, którzy by zgodzili się, że będziemy pracować za mniej niż pensja kasjerki w Biedronce, a z odpowiedzialnością po prostu mega, mega gigantyczną. I ten upadek materialny zawodu, myślę, że też się przełożył właśnie na upadek moralny, że to jednak kiedyś, gdy człowiek pracował w takiej Rzeczpospolitej i zarabiał 3 średnie krajowe, do tego dostawał premię za teksty, premię za kwartalne, premie roczne, jeszcze indyka na święta, no to ktoś taki, no raczej łatwo skorumpować się nie dał. Raz, że on miał naprawdę sporo pieniędzy, dobrze zarabiał, miał prestiżowe miejsce pracy, Rzeczpospolita, świetne wynagrodzenie, no to nie było takich. No, ktoś musiałby być naprawdę strasznie, strasznie łasy na pieniądze, żeby się dać skorumpować, czy to politycznie, czy to się skorumpować po prostu gotówką. Natomiast jak w tej chwili jest tak, że media internetowe potrafią płacić 10 zł za artykuł, no to trzeba pewnie poszukać sponsora gdzieś tam z tyłu tego artykułu. Tak to wygląda. No plus oczywiście to, co PiS zaproponował, no bo te niesamowite wynagrodzenia w TVP. No ja jako jeden z pierwszych opublikowałem kartki z notesu Jacka Kurskiego. To był chyba rok 2016, z tego co dobrze pamiętam. I to była taka kartka z notesu Jacka Kurskiego, ręczne zapiski z premiami. No i tam właśnie brylował Jacek Łęcki, premia 40 tysięcy złotych za program Chodzi o pieniądze, który spadł z anteny z powodu zbyt niskiej oglądalności. Nomen omen, chodzi o pieniądze. Nomen, tak. A ciekawy jestem, jak w ogóle było to rozliczane, no bo Łęcki z Ciokiem robili to jako zewnętrzna firma. No więc jak można wypłacać premię zewnętrznej firmie. Rozumiem premię dla pracownika. Pamiętam premię w Superekspresie dla dziewczyny, która zrobiła słynny wywiad z posłanką samoobrony, która mówiła o kurwikach w oczach i było to wszędzie cytowane i wreszcie ktoś zaczął cytować Superekspres. Premia była zabójcza, bo chyba 10 tysięcy złotych te kilkanaście lat temu to były naprawdę przeogromne pieniądze, ale no, nie mogę zrozumieć premii dla zewnętrznej firmy. Przy okazji, ta firma PR-owa Jacka Łęckiego swego czasu pracowała dla Rafała Trzaskowskiego, kiedy on był eurodeputowanym. I ja się tak zastanawiam, czy to też nie było jakieś zlecenie wiadomych służb. Oczywiście tutaj nie ma absolutnie na to żadnego dowodu, więc proszę mnie nie łapać za słowo, że to jest omówienie, ale no kurczę, co Łęcki robił przy Trzaskowskim? No ciekawe. Ciekawe. Ale słuchaj, a propos tej kartki jeszcze, o której mówisz z notesu, też w tym filmie naprawdę bardzo śmieszna anegdota, że Jacek Kurski SMS-y wysyłał na Plac Powstańców, ale nie lubił naciskać guziczkami, więc robił, wiesz, przez voice-owe takie, tak? Tam, że wiesz, przerabiało z jego głosu na tego. I na kolegium
tam, ponieważ oni się bali, jak niektóre czasami, wiesz, przychodziły z błędem, coś tam, więc to kolegium Taju, tam wiadomości, bało się zadzwonić do niego, czy napisać, co tam było napisane i siedzieli takie konsylium, co on chciał nam tutaj napisać, tak? Także to a propos, wiesz, komunikacji Kurskiego. Zrywa nam się połączenie. Pracownikami. Słyszysz nas, czy nie? Zaraz mam nadzieję, że wróci nam. Na razie widzę twarz modernistą, impresjonistyczną Leszka. Jesteś Leszek? Słyszysz mnie? Leszku, słyszysz mnie? Dobra, posłuchajmy muzyki bez tego, bo zawsze muzyka w takich chwilach dobrze robi. Witold Bereś i Marcin Celiński, ponad krakowsko-warszawskimi podziałami, łączą swe publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce.
głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w Resecie Obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa. Miejsca nienumerowane. To audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami, będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bajm, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem komentarz. Jesteśmy teraz znacznie lepiej. To dowód na to, że jesteśmy telewizją internetową, a nie tam za 3 miliardy wtopione TVP. Na razie chyba większa duma być telewizją internetową niż jeszcze telewizją polską. Dobra, wrócę do tego pytania o możliwość jakąś, no jak widz może być, czy odbiorca prasy mediów może być pewien, że wiesz, że dziennikarz jest tylko dziennikarzem, a może, tak a propos tego, co powiedziałeś w tych badaniach amerykańskich, właściwie już takiego stricte dziennikarza, to w następnych latach coraz trudniej będzie znaleźć. To może wcale nie ma takiej pewności, że taki dziennikarz w formie czystej w czasie, kiedy 10 zł kosztuje, wynosi wynagrodzenie, może po prostu trudno jest wymagać tego. No to jest naprawdę duży, duży kłopot, bo ja wiem, jakie propozycje dostają młodzi ludzie, którzy idą do zawodu. No to jest w zasadzie propozycja pracy przy taśmie produkcyjnej. Trzeba upisać tam 3-4 teksty minimum dziennie. No to dochodzimy do takiej sytuacji, że jeżeli coś ciekawego się nawet dzieje na mieście, to oni nie wyjdą, bo oni normy nie wyrobią, więc to przestaje być, mieć już cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem po prostu. To jest stanie przenoszenie i pisanie i tworzenie kontentu, który wypełni pustą przestrzeń reklam, tak? No jest to dosyć upiorne. Trochę ja, że tak powiem, jestem już dinozaurem, więc ja się wychowywałem jako dzieciak w drukarniach. Więc pamiętam zecerów, pamiętam dalekopisy, pamiętam mnóstwo rzeczy, których już w ogóle nie ma. One są w muzeach w tej chwili. No ale zwłaszcza kiedy PRL upadł, no to zawód dziennikarza no kojarzył się właśnie naprawdę z czwartą władzą i z taką no, prawdziwą pasją, że no, sukcesy osiągali ci, którzy naprawdę ten zawód kochali i oddawali mu serce. Natomiast teraz no, wszystko przeszło do internetu wraz z reklamami, które przepłynęły do internetu, przepłynęły też pieniądze. No jest to troszeczkę inaczej robione, a no, słynny przypadek, dziennikarze obchodzą co roku rocznicę publikacji takiego artykułu pod tytułem Libacja na skwerku. O ile dobrze pamiętam, no nie wiem, mogę skłamać, chyba Gazeta Wrocławska, jakaś lokalna gazeta to puściła. To były tam trzy zdania, Libacja na skwerku to był tytuł. No i informacja była taka, w jednym z parków była jakaś libacja alkoholowa i mieszkańcy zaniepokojeni zawezwali policję. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. No i to jest właśnie taka słynna informacja pod tytułem Libacja w parku, czy Libacja na skwerku, przepraszam, Libacja na skwerku.
I potem, jak już ten tekst stał się kultowy, no to w końcu ta dziennikarka, która ten tekst popełniła, wytłumaczyła, jak to się stało. Ona miała dyżur, jakiś taki, nie wiem, weekendowy, w każdym razie nic się kompletnie nie działo, a miała obowiązek raz na godzinę coś wrzucić, a ponieważ nie działo się zupełnie nic, no więc wrzuciła libację na skwerku. I właśnie tego typu no, doprowadzają właśnie do tego typu do śmiesznych historii, no ale one są śmieszne w momencie, kiedy no, tak się dziennikarz zachowuje, żeby ratować się. No tutaj nic nie było wymyślone, wszystko było prawdziwe. Natomiast znacznie gorzej będzie, jeżeli ten dziennikarz, który ma obowiązek wyrobienia tej normy, no zacznie po prostu zmyślać, żeby tę normę wyrobić. Muszę powiedzieć, że dla mnie... Albo właśnie wpuszczać jakieś kryptoreklamy, żeby dorobić w ten sposób. No tak, na przykład nie śpię, bo trzymam kredens firmy Agata Meble, prawda? Jest słynny artykuł, nie śpię, bo trzymam meble, bo trzymam kredens. No może być jeszcze z tego teraz już, ponieważ nie stać będzie na zapłacenie, no to właśnie dowiedzmy się, czyj to mebel. Powiem ci tak, bardzo smutne jest to dla mnie wszystko. Ja jestem, wiesz, z tego pokolenia, no mniej więcej jesteśmy w tym samym czasie urodzeni, gdzie po prostu wiara w dziennikarstwo i co, jak może zmienić świat a jednocześnie jak to jest atrakcyjny zawód po prostu, jak to jest fajny zawód, była wielka i później no lata za latami po prostu to opadało, a niektóre fakty, jak się okazuje, wiesz, z niejakim opóźnieniem dzięki tobie tutaj się dowiaduje, czyli tak jak o Jacku Łęskim. Kończąc ten temat, ja mam tylko pytanie. Ja może tylko jedno słowo tak. Na koniec powiem takiej anegdoty, bo no mam teraz okazję i wielką frajdę współpracować z Jankiem Pińskim. Janek mi ostatnio powiedział, słuchaj, tutaj się do mnie jacyś tacy zgłosili ludzie ze służb, żeby mnie ostrzec, że ten Kraskowski to jest skorumpowany. No ale, mówi, ja się zacząłem śmiać, bo wiem, że jak ostatnio wyłączyli ci prąd i zdemontowali rachunek, bo nie miałeś 4100 za prąd, żeby zapłacić, bo ci taki huknęli rachunek. No to gdybyś był skorumpowany, to pewnie byś ten prąd miał. No a tak przy okazji ten luksusowy apartament, który jest za mną, no to każdy z was może, może oczywiście nie. Mieć, bo to jest tło w tym taki programie. Czas, każdy może być Chopinem swojego losu. Tak. Tutaj wyjaśnijmy, że znaczy na pewno wszyscy wiedzą, widzowie Resetu Obywatelskiego, że nasza konkurencja, oczywiście nie konkurencja, bo no gigantycznie większe zasięgi, ale też w służbie wolnego i prawdziwego słowa, czyli Jan Piński i Tomasz Szwajgierd. Muszę powiedzieć, że moim zdaniem należy im się pewnego rodzaju jakaś nagroda, uznanie za to, że w takich najbardziej czarnych moment. O, mówiliśmy o tym, że dziennikarze właśnie z drugim etatem, nie? No to właśnie tutaj oni byli dziennikarze z drugim etatem terapeutów z poczuciem humoru w dodatku, bo naprawdę ciężkie momenty, kiedy jakieś historie czy z policją, czy z jakimś takim terrorem, który Kaczyński stosuje po prostu, bo czy to czasami tego nie można nazwać, psychicznym oczywiście mówię, tak właśnie no, rozpuszczali, że tak się wyrażę, tak? Czyli po prostu ludzie, którzy oglądali przez ostatnie dwa lata ich, no, mówią, że właściwie cokolwiek było takiego poważnego, że służby, PiS, media, czyli właśnie ten ciąg technologiczny, propagandowy, chcieli coś, żeby był taki wybuch uszkowany, to oni tak rozbrajali to, ten wentyl, może nie wentyl, ale po prostu jakąś tam dziurę w tym wyciskali i naprawdę wiele rzeczy po prostu sądzę, że się po prostu rozeszło bez jakiejś eskalacji, dlatego że rzeczywiście no, faceci mają duże wejścia w służbach, tego się nie da ukryć. Służby nie równe, nie jedna są, a są jeszcze różne pokolenia, prawda? Ci, którzy odeszli, ci, którzy mają znajomych wśród ci, którzy odeszli i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tu mówił
o tajemnicach, ale prawda jest taka, że jak to nazywają Piński ze Szwegiertem, wiewiórki, bardzo wiele ciekawych informacji przekazywali do tego programu i naprawdę, no, moim zdaniem dużo złego się nie stało. Potencjalnie oczywiście trudno powiedzieć, jak coś się nie stało o tym, ale no, taką mam opinię. Ciekaw jestem, czy zgadzasz się ze mną. Tak, oczywiście. Janek Piński i Tomek Szwegiert no, zrobili niesamowitą robotę. No, ja jestem wręcz zszokowany ich pracowitością, bo oni praktycznie konkurują często sami ze sobą, bo jeżeli potrafią nakręcić 4 odcinki w przeciągu jednej doby, no to ludzie już nie mają czasu tego wszystkiego obejrzeć po prostu, najzwyczajniej w świecie. Aczkolwiek muszę się tutaj pochwalić, że wiadomością o tym, że przez fundusz covidowy przepłynęło 190 miliardów złotych kompletnie niekontrolowanych, no zaskoczyłem Janka Pińskiego, który nie miał o tym zielonego pojęcia i po prostu mówi, że mu buty spadły, jak się tego dowiedział. I do tego teraz przejdziemy. Tą aferę drugim wozem, tak. Do tego teraz przejdziemy, ale tylko jeszcze powiedziałem, że mam jedną wątpliwość co do sprawach tamtych, które zakończyliśmy, ale chciałem zakończyć jeszcze jedną kwestię. Bo mówisz o Jacku Łęckim, że tam informacja, która wypłynęła od Wojciecha Sumlińskiego, no ale umówmy się, że nie jest to powszechnie szanowane źródło informacji, więc czemu się na nich powołujesz? Tak, ja z Wojtkiem Sumlińskim też pracowałem w jednej gazecie w życiu właśnie z kropką Tomasza Wołka. Natomiast tutaj Wojtek Sumliński zacytował byłego szefa... Budzyńskiego, tak? Tak, byłego szefa właśnie lubelskiej delegatury UOP-u, no a tam właśnie chyba jego zastępcą, już nie pamiętam w tej chwili, ale właśnie był Zbigniew Niezgoda. Zbigniew Niezgoda, który tam, gdzie się pojawiał, tam się pojawiał Jacek Łęcki. Gdy Zbigniew Niezgoda miał pracę na Poczcie Polskiej, to tak się dziwnie składało, że Jacek Łęcki wtedy pisał teksty o Poczcie Polskiej i też znajdował się w jakichś radach programowych Poczty Polskiej. No wszędzie tam, gdzie był Niezgoda, tam był Łęcki. Niezgoda z UOP-u właśnie w Lublinie. A żeby było jeszcze ciekawiej, to Niezgoda to jest brat Marzeny Paczuskiej, świętej pamięci Niezgoda, bo on już nie żyje, to jest brat Marzeny Paczuskiej, która była szefową wiadomości za Jacka Kurskiego tych pierwszych rządów i jeszcze szefowała też w wiadomościach za rządów pierwszego PiSu. Więc tam się też pojawiał Jacek Łęcki, tuż obok Marzeny Paczuskiej. Także to jest takie towarzystwo, które sobie świadczy nawzajem przysługi i to jest taki wąski zamknięty krąg. I oni sobie krzywdy nie dadzą zrobić. Bardzo ciekawy jestem, jak się odnajdą w nowej rzeczywistości. Namawiam widzów wszystkich, żeby szukali tego typu informacji, żeby, no po prostu, żebyśmy wiedzieli, no, kto wciskał nam kit, kto po prostu nas oszukiwał, że jest kim innym. I mam nadzieję, że też powstanie jakaś duża książka, która to wszystko usegreguje, bo rzeczywiście warto by. Ale dobra, ten temat mamy za sobą i teraz przechodzimy do tego właśnie, do największej afery, która w ostatnich latach miała miejsce. Co prawda Mateusz Morawiecki uważa, że największą aferą 30-lecia jest afera wiatrakowa, znaczy nie wiem jaka afera, bo po prostu to, że ktoś chciał przed jeszcze w ogóle czytaniami, była propozycja, żeby tam do ustawy o innym temacie wpisać sprawy związane z wiatrakami. No najwidoczniej PiS uważa, że się można tak nawrzeszczyć, nahukać, afera, i że ludzie nie będą myśleć i może w ogóle się zniechęcą do rozliczeń, że tak się wyrażę. No i czas z tego rozliczyć
czas rozliczy czas COVID-u. Ty jesteś człowiekiem, który zwrócił na to uwagę po prostu, jak gigantyczne to były sumy. No opowiedz o tym, bo to po prostu, ja najpierw myślałem, że pomyliłeś miliony z miliardami, szczerze ci powiem. No nie, ja w ogóle no, na początku, jak zacząłem te przekręty covidowe śledzić, to trochę byłem przez środowisko dziennikarskie wyklęty, dlatego że oni twierdzili, że ja idę, że tak powiem, z Konfederacją ręka w rękę. A to tak absolutnie nie było. Ja po prostu śledziłem przekręty covidowe i jednym z takich najbardziej ordynarnych przekrętów covidowych to był polski lek na COVID. Od tego się zaczęło. I to jest, tak jak znamy doskonale historię respiratorów, którymi handlował ten słynny handlarz bronią, który się no jakoś zdezumieścił w tej Albanii, tak, i potem się spopielił w Łodzi i ponoć ostatnio był widziany w Turcji, ale to Jana Kulczyka też ktoś widział, więc to tego nie mogę gwarantować. No i znamy te wszystkie historie związane z maseczkami od instruktora narciarstwa pana Szumowskiego, wiemy o tym ogromnym samolocie, który był wypełniony maseczkami kupionymi przez KGHM chińskimi, które nie miały atestów. Notabene bardzo ciekawy jestem, gdzie one się teraz znajdują, dlatego że one nie zostały w żaden sposób użyte, no bo do niczego się nie nadawały. Więc podejrzewam, że jeszcze będą koszty utylizacji. I bardzo jestem ciekawy, w jakim magazynie to w tej chwili wszystko leży. No, ale adrem. I mnie zafrapował polski lek na COVID. To było tuż po tym, kiedy pojawił się w Polsce pacjent zero. Wyobraźcie sobie Państwo, że jakieś 10 dni po pojawieniu się w Polsce pierwszego pacjenta chorego na COVID, Polska już miała lek na COVID. Lek, nie szczepionkę, lek. Lek, który leczył COVID. Cały świat nie miał, a my mieliśmy. Fajne? No, wow. No też się zdziwiłem. Ja ponieważ kiedyś napisałem taki tekst dotyczący korchydronu, jak to Jelfa pomyliła składniki, znaczy pomyliła leki i taki korchydron, który ludzi znieczulał, znaczy no tak znieczulał jak pawulon, że mogli odlecieć do innego świata, pomylono z prawdziwym lekiem, który był dla astmatyków, no to od tego czasu, tej afery korchydronowej miałem dobre notowania u aptekarzy, u farmaceutów i tak dalej. I w momencie, kiedy ten polski lek na COVID zaczął znikać z aptek, no zaczęli mnie, że tak powiem, informować farmaceuci, że coś jest na rzeczy. Jak to jest w ogóle możliwe, że przychodzą ludzie do apteki z jakimiś receptami, wykupują masowo lek produkcji naszego Adamedu, który jest lekiem na malarię. No, malaria w Polsce no, tak średnio występuje, to znaczy to jest stary, sprawdzony lek i jak się gdzieś tam leci do takich stref tropikalnych, no to dobrze wziąć ze sobą. No i był również stosowany z powodzeniem na tak zwany RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. I nagle okazało się, że znika z aptek, bo jest cudownym lekiem na COVID. Cudownym lekiem stał się w przeciągu 24 godzin. Przyszła kartka papieru, że proszą o zarejestrowanie dodatkowego wskazania. Ktoś zadzwonił z Ministerstwa Zdrowia do Urzędu Rejestracji Leków i w przeciągu jednej doby, bez jakichkolwiek badań klinicznych, lek został zarejestrowany jako polski lek na COVID. No, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ten lek na COVID w ogóle nie działał, to po pierwsze. Po drugie, kupiono go za pieniądze państwowe, no, ogromne ilości, wysłano jako lek pierwszego rzutu do wszystkich szpitali covidowych. A trzecia sprawa to ten lek u ludzi chorych na serce powodował taką arytmię, że mógł doprowadzić do zawału i zgonu. Ja napisałem, potraktowano mnie serio. Pierw weszła kontrola rozpoznawcza, która w momencie, kiedy inspektorzy NIK-u rozpoczęli kontrolę, lek natychmiast wycofano. Natychmiast.
I to już był pierwszy sygnał, że chyba trafiłem. I po tej pierwszej kontroli zrobiono rozpoznawczej, NIK zrobił kontrolę taką już naprawdę tak zwaną planową, czyli ona obejmuje już wiele szpitali, wiele urzędów. No i zakończyła się ona skierowaniem doniesienia do prokuratury, że wystąpiły zgony właśnie po stosowaniu arechinu. Nie wiemy, ile tych zgonów jest tak naprawdę i pewnie się nigdy nie dowiemy. Dlaczego? No bo zawsze wpisywano, że przyczyną śmierci był COVID. No tak, oczywiście. A tak naprawdę mogło być tak, że tego człowieka chorego na COVID ten arechin po prostu wysłał w zaświat. Czyli to mamy jeden z przykładów tych słynnych ponadmiarowych wypadków śmiertelnych w czasie COVID-u. A kto podpisał to? Kto sądzi, że kto personalnie był za to odpowiedzialny? Jaka instytucja? Personalnie był za to odpowiedzialny prezes Urzędu Rejestracji Leków, bo on podpisał się pod tym. Pracownicy urzędu, z którymi rozmawiałem, już tacy naprawdę wiekowi, mówią, że nigdy w historii istnienia urzędu, nigdy, nawet za głębokiej komuny, jakby Breżniew zadzwonił, nie było takiego przypadku, żeby jakikolwiek lek został zarejestrowany w przeciągu 24 godzin bez jakiejkolwiek dokumentacji medycznej. Czyli równie dobrze można było to dopisać do witaminy C czy do polopiryny, tak, że również działają na COVID. Słuchaj, ja tak, muszę ci powiedzieć, że w ogóle u mnie masz szacunek za zajęcie się całym tym blogiem tematycznym. Tym, którzy ci mówią, że wiesz, że grasz razem w orkiestrze z Konfederacją, powiedziałbym, nie to, że tak nie jest, tylko że nie szkodzi, bo akurat uważam, że Konfederacja w tej sprawie bardzo wiele dobrych rzeczy zrobiła i to, że chcą na przykład komisji, która by wspólnie, globalnie jakby potraktowała te tematy handlarza, narciarza, tutaj właśnie mamy, prawda, te, jak się okazuje, lek na COVID, stadiony, które pełne pustych, tego, no i czy w ogóle 150 miliardów. Uważam rzeczywiście, że to było bardzo wskazane. Natomiast ja mam takie, wiesz co, takie, może to wydać się, że w ogóle kretyńskie pytanie, albo dziecięce zupełnie, ale zobacz, że na całym świecie COVID-19 wywoływał przerażenie, wywoływał pomysły, co można zrobić, żeby ludziom ulżyć, żeby również władze na tym wyszły pozytywnie, robiąc pozytywne rzeczy, prawda? A u nas to było tak jakby, no jeśli ktoś miałby spiskową teorię świata, na przykład, nie wiem, że to Chińczycy wypuścili, prawda, i tak dalej, no to musieli dać cynk po prostu polskim władzom, słuchajcie, spokojnie, na tym można nieźle pokombinować, nie? Znaczy oni w ogóle nie mają jakiegoś, wiesz, naturalnego, że po prostu ratujmy ten kraj, tylko pierwsze, zdajmy jakieś zasiedziały w magazynach G jako lekarstwo na COVID. Dwa, sprowadźmy tutaj największym samolotami świata, przecież jakie to było paradne po prostu. Tam miliardy tych maseczek, które są w ogóle do nikomu nieprzydatne, tak? Następne, czyli te respiratory. Ich bezczelność po prostu, wiesz, taka powiedziałbym, no... całkowicie zmieniająca się narracja, wiesz, najpierw jeśli chodzi o szczepionki, wiesz, nie wiem jak to wyglądało, że tam jakieś znane osoby w pierwszej kolejności użyły, ale zamiast przekuć to na po prostu na tak, no trendseterzy namawiają i tak dalej, to po prostu jakiś atak obrzydliwy na tych ludzi, no wszystko to, co się działo, to ja widzę, że to jest tak jakby naprawdę, jakby mieli po prostu jakiś cynk w ogóle, że to będzie tak, można na tym niezłe pałki zrobić po prostu, a nie, że wiesz, że tragiczna, no właściwie no nie, to było jeszcze, to jeszcze było przed przecież wojną na Ukrainie, więc właściwie nie wyobrażaliśmy sobie większego zagrożenia, które mamy tutaj w tym regionie świata po prostu. Czy to po prostu wynika z tego, że oni są tak docna zepsuci?
Nie, czy słyszałeś moje pytanie, Leszku? No myślę, że tak, oczywiście słyszałem, czy oni są tak zepsuci, ale myślę, że nie tylko zepsuci, ale zupełnie niekompetentni, no bo kto wpadł na pomysł, żeby zamówić 201 milionów dawek szczepionek? No właśnie. Ile razy można zaszczepić tym całą ludność Polski, z czego oczywiście trzeba mieć, zdawać sobie sprawę, że te szczepionki mają bardzo krótki okres przydatności. Więc z tego co wiem, no to część już została zutylizowana, z częścią, część została rozdana krajom ościennym typu Ukraina. Z częścią w ogóle nie wiadomo co zrobić, bo trzeba będzie jeszcze ponieść spore koszty utylizacji. A żeby było jeszcze śmieszniej, to w tej chwili przecież brakuje szczepionek na ten Kraken, czyli na ten najnowszy wariant koronawirusa. Czyli z jednej strony zamawiamy nieprawdopodobne ilości szczepionek, wdajemy się w proces z Pfizerem, który żąda 6 miliardów, ja już w tej chwili zapomniałem, euro czy złotych, zapomniałem, chyba złotych. W każdym razie no, to świadczy jakiejś nieprawdopodobnej niekompetencji. Ja przez tutaj właśnie fanów Konfederacji byłem odsądzany od czci i wiary, gdy powiedziałem, że 3 razy się zaszczepiłem i gdy poszedłem na 4. dawkę szczepionki, to okazało się, że tych szczepionek nie ma, a jednocześnie w magazynach jakieś nieprawdopodobne ilości tych szczepionek leżały i leżą. Powiem tak, ja sobie zdaję sprawę, że te szczepionki nie były do końca przebadane, bo w tak krótkim czasie być nie mogły, ale 4 moich kolegów zmarło na COVID, w tym najmłodszy z nich miał 40 lat. Także ja, no trudno, żebym się nie zaszczepił w takiej sytuacji, mimo że zdawałem sobie sprawę, że oczywiście, że te szczepionki nie do końca są przebadane i że również mogą dawać jakieś no, niekorzystne działania. No ale to tak jak z każdą szczepionką, z każdym lekiem i z każdą operacją, zawsze jest pewne ryzyko. Natomiast wydaje mi się jednak, że ryzyko zachorowania na COVID, zwłaszcza wtedy, w tej pierwszej fali, gdzie nie było naprawdę żadnych możliwości sensownego leczenia, no było znacznie większym niebezpieczeństwem niż przyjęcie tych pierwszych szczepionek. A przypomnij mi, natomiast oczywiście wszystko to u nas było robione na wariata. Te 190 miliardów to jest z obliczenia NIK-u? To są obliczenia tak, NIK-u? 190 miliardów puszczono tak, fundusz covidowy, który początkowo był funduszem, który podlegał pod ustawę o finansach publicznych, ale bardzo szybko przestał. Tam kilkanaście dni minęło i już nie był tym funduszem podlegającym pod zamówienia publiczne, podlegającym pod ustawę o finansach. Został podporządkowany Bankowi BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten sam bank, który mafii suwalskiej dał chyba, z tego co pamiętam, 80 parę milionów złotych kredytu, tej samej mafii suwalskiej, z którą pan minister Szumowski założył spółkę Nekor, z szefem mafii suwalskiej, no to są takie znowu sami znajomi, ręka rękę myje. No i właśnie pod ten, moim zdaniem, całkowicie lewy bank, no po moich doświadczeniach z mafią suwalską, którą swego czasu razem z Piotrem Pytlakiem. O, chyba mafia suwalska zdaje się, że zagłusza nas, żeby Leszek nie dokończył. Słychać mnie, Paweł? Tak, tak, ale wydaje mi się, że mafia suwalska właśnie... A ty nas słyszysz, czy nie? O, tutaj widać, jak się ładnie kręci. No niesamowite są te historie, które... Jesteśmy zakłóceni. Leszek, tak, tak, tak. Nie, to słuchaj, jesteśmy zakłóceni, jak kiedyś była Europa. Ale przez kogo? Przez mafię suwalską oczywiście. Słyszę, tak. No więc, bo tutaj padło nazwisko ministra Szumowskiego, który tak wspaniale umiał swoimi wyglądającymi, jakby miał chorobę wątroby, podgrążonymi oczyma
budzić naszą litość i uznanie, że tak wspaniale walczy o sprawy Polaków. No, jak się okazało, bardziej walczył o... Nie, nie chcę mówić, że bardziej. Również walczył o swoją kieszeń. To tak solidnie walczył. Tak. Tak, jestem pełen uznania, zwłaszcza, że rezydencja państwa Szumowskich pod Suwałkami jest większa od miejscowego kościoła. A, okej. Okay. A nie jest to jakaś szczególnie zlaicyzowana okolica, czyli można spodziewać się, że kościół... Ten... Aha, okej. Okay. No właśnie, ja się tak zastanawiam, wiesz, jak tutaj jest 190 miliardów, tam jakiś różnego rodzaju, wiesz, aferach, gdzieś tam 400 milionów na coś poszło i tak dalej, no to tak naprawdę na co one idą? Znaczy wiesz, gdzie te pieniądze lądują po prostu? Czy to na jakiś no, kontakt? Te 190 miliardów to tak naprawdę to był fundusz wyborczy PiS. Te pieniądze szły do tych gmin, które były propisowskie i za nie robiono całkiem fajne rzeczy, na przykład kupowano śmieciarki. A śmieciarka się przyda. Kupowano, wyposażano szkoły, budowano drogi, czyli no, chociaż podejrzewam, że część tych pieniędzy została rozkradziona, no trudno, żebym tak nie przypuszczał, gdyż nad tymi pieniędzmi nie było w ogóle żadnego nadzoru. To było na zasadzie takiej rób ta co chce ta. Komisja na rozpatrzenie wniosku miała średnio od kilku do kilkunastu sekund. Jeden z wniosków, gdzie przyznano którejś gminie 100 milionów złotych, to zdaje się, że ten wniosek z uzasadnieniem wpłynął już po przyznaniu tej kwoty. Także całe te obrady tych komisji to była jedna wielka hucpa. Zdarzało się, że komisja kończyła posiedzenie, a przewodniczący odbierał jakieś telefony i zmieniał wszystko, przekreślał. Temu dajemy, temu nie dajemy. I to po prostu, jaka tam ustawa o finansach publicznych, jakie tam przetargi, skąd, no wszystko na zasadzie takiej rób ta co chce ta. Ja myślę, że naprawdę Jarosław Kaczyński może być wściekły, że tyle pieniędzy poszło do ludu i ten lud no jednak się nie odpłacił, że No jak tak można? 190 miliardów złotych rozdać ludziom na zbożne cele i nie wygrać wyborów tak, żeby rządzić trzecią kadencję, no to naprawdę. To była jedyna pretensja. Uznać jest niewdzięczna. To w ogóle była jedyna pretensja wyrażona przez Kaczyńskiego po wyborach tak prosto z mostu, tak? Czyli, że nie przelicza się nakładów na kampanię wynikiem, tak? I on był tak naprawdę zaciśniętymi zębami to mówił, a raczej mówi to o swoim elektoracie, nie o... Ja tak mówię, dowcipkuję sobie i tak dalej, ale to wcale nie są śmieszne historie, dlatego że to nie były pieniądze, które one sobie gdzieś tam leżały w budżecie i je wydano. Nie. Te pieniądze, żeby wydać, najpierw trzeba było pożyczyć, więc Bank Gospodarstwa Krajowego emitował obligacje, które teraz będziemy spłacać, albo i dłużej, nie wiem, rok 2040, jakiś taki może. To jest kwota po prostu no, zabójcza. 190 miliardów złotych, no. To się nie mieści w głowie. To są kwoty, które do ludzi nie docierają. No ja swego czasu działałem przy budowie Stadionu Narodowego, który był odsądzany od czci i wiary, bo kosztował prawie 2 miliardy złotych. No to było, że, no, że Tusk szasta na prawo i lewo gotówką. 2 miliardy. A tu jest 190. I to nie są pieniądze wydane, bo ludność choruje na COVID i trzeba ją ratować, tylko to są pieniądze pod pretekstem COVID rozdane po to, żeby PiS wygrał, żeby ludność się cieszyła, że ma nowe drogi, że ma nowe szkoły i tak dalej. Ile tych pieniędzy przy okazji zginęło, będzie bardzo trudno stwierdzić. Ja rozmawiałem z pracownikami NIK-u, którzy mówią, że ta kontrola była bardzo trudna, dlatego że te komisje przetargowe zniszczyły bardzo dużą część dokumentów. Nie ma. Nie ma nic. Poszły do niszczarek, a...
poszły do niszczarek, a co się z nimi działo, można sobie wyobrazić po tym, co widzieliśmy niedawno w dowodzie w prokuraturze na aferę z kolei Pegasusa, tak? Czyli płyta, która wszystko zawierała, wszystkie ściągnięte materiały z nagrania i inne rzeczy z telefonu senatora Brejzy. Po prostu ktoś pek złamał, no niechcący się tak stało, tak? Zdaje się, że tam z tego co pamiętam w pierwszym pisie temu ministrowi Ziobro laptop do wanny wpadł czy coś. I nie ma po prostu, i to jest co najbardziej, ja powiem tak, przepraszam widzowie, wkurwia, to nie to, że wkurza, wkurwia po prostu, że na to nie ma, no nic nikomu nie zrobi nikt po prostu, tak? Pyk, złamał po prostu i już nie ma dowodu, a jak nie ma dowodu, w pewnym sensie nie ma sprawy, no więc tak samo tutaj to, co Leszek mówi o dowodach, których nie pokazano, bo właśnie przedtem zniszczono Najwyższej Izbie Kontroli, no jest to przerażające. To, co mnie naprawdę najbardziej w tym przeraża, to to, że jeszcze raz powtórzę, że władze każdego innego kraju, no w pierwszej, właściwie nie w pierwszej kolejności, znaczy w jedyne, co by załatwiali, no to zdrowie obywateli, ewentualnie swój PR na tym, jak pomagają obywatelom, tak? Ale to, żeby w ogóle olać to, że jest pandemia, że ludzie umierają i tak dalej, po prostu zająć się, jak oni sobie wymyślili to w ogóle, że o, wiesz co, Mateuszu, może przeznaczmy te pieniądze, tak kilka miliardów na nasze te sprawy wyborcze. Nie kilka, Jarosław, jakie kilka miliardów? Może tak ze 137? O, tak będzie dobrze. A za resztę coś tam kupisz, jakieś tam, wiesz, żeby tam nie krzyczeli, nie? Nie umiem sobie takiej rozmowy wyobrazić, powiem ci nawet, wiesz? Aleszku, chyba musisz włączyć ten mikrofon. Okej, coś się z mikrofonem stało? Nie wiem co. A, no dobrze, ale po prostu taki guzik jest tam. Dobra, nieważne. To może ten, może jeszcze z tego posłuchamy. Nie, no właściwie jest, już możemy właściwie kończyć. Szkoda, że nie usłyszymy cię jeszcze. Dobra, tu się wołam do naszej realizatorki Izy. Zobaczmy jeszcze coś tam, zobaczmy muzykę, czy znaczy posłuchajmy muzyki, czy się da naprawić, ale z tego, co nam Leszek mówi, chyba zdaje się, że rozumiem, że nie da się, tak? Da się jeszcze? Da się, dobra. To was posłuchaj muzyki i pożegnanie.
No, udało nam się trochę ten program dzisiaj jak z czasów COVID-u. W sensie obłożenia, pamiętamy wtedy, wszyscy byliśmy na komputerach i właściwie życie, wtedy real stał się wirtualem, wirtual realem. Także dzisiaj, jeśli rozmawiamy, to przypominamy sobie też o obciążonych liniach, łączach. Leszku, czy sądzisz, że jest szansa na to, żeby te rozliczenia w Polsce realnie miały miejsce, czy nie? Czy osoby, które powiedzmy tacy świadkowie koronni w poszczególnych dziedzinach, wierzysz w coś takiego, że będą ludzie, którzy wreszcie, kiedy nie mają swoich szefów, a po to także, żeby chronić swoje tyłki, że zaczną mówić? Czy dla ciebie to jest, jako dla dziennikarza śledczego, ciekawe źródło dziennikarskich wiadomości, tego typu postaci? Okej, okay, no dobrze. Pokaż. Są dobrym źródłem? Są dobrym źródłem, tak czy nie? Są. Okej, okay, dobrze. A w komisję ten śledcze wierzysz, że będą skuteczne, tak? Nie tylko gadaniem? Nie, dobrze, okej. Okay. A powiedz mi, a dziennikarze zrehabilitują się, kiedy będą mogli wreszcie o tym mówić? Czy nie? Dobrze. I tak oto. Tak oto połączyliśmy pierwszą część programu z tym, co mówiliśmy na temat tego haniebnego, naprawdę haniebnego procederu, serii procederów polskich władz w tym strasznym okresie pandemii. Bardzo dziękuję ci, Leszku. Leszek Kraskowski, Paweł Sito. Dziękujemy także Izie. No i za tydzień sądzę, że będzie bardzo dobrze słychać. Nie wiem, dlaczego pokazywałeś nam jakiś sprzęt, ale rozumiem, że to ja ci też pokażę. Pokażę naszego kota. Mojego kota. Misiu, Misiu. O. No, też coś miałem do pokazania. Dziękuję bardzo. Żegnamy serdecznie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.